garderobę i w sumie mój pomysł jest taki, żeby Wam pokazać właśnie jak my ją zrobimy. Mamy tutaj taki osobny pokój, który przynależy do sypialni i jakby tę przestrzeń właśnie chcieliśmy wykorzystać na garderobę. I od razu Wam mówię, że robimy ją sami, nie korzystamy z żadnej firmy i cała garderoba została przez nas zaprojektowana zgodnie z naszymi oczekiwaniami i potrzebami. Półki zostały bezpośrednio zamówione od producenta, mój mąż je składa, ja całą garderobę pomalowałam na biało, ona wcześniej już była pomalowana, ale tak dosyć niechlujnie, 2 lata temu jak się tutaj przeprowadzaliśmy i postanowiłam, że jeszcze będę chciała ją odświeżyć, więc pomalowałam jeszcze raz na biało i jest teraz czyściutko. No i teraz właśnie półki są w sumie już zamontowane, tylko brakuje LEDów, bo niektóre półki będą podświetlane i oczywiście brakuje drążków, no i pokażę Wam ten efekt końcowy. Tak, bardzo się cieszę, bo no 2 lata w sumie bez garderoby, już wszystko wisiało tak na takich zwykłych drążkach z Ikei. Ale bardzo się cieszę, bo w końcu to będzie jakoś wyglądało. Na pewno będzie jeszcze brakowało nam tutaj szuflad, bo tutaj jak widzicie tą półkę, tutaj nie będzie drążka. Tutaj jeszcze będą szuflady do samej ziemi, nieco węższe i głębsze na pewno. Wiem, że może teraz kiepsko mnie widać. Chyba nawet obraz trochę skacze, ale nie jestem pewna. W każdym razie obiecałam Wam ostatnio we vlogu, że zrobię rozdanie. I słuchajcie, teraz mamy sobotę, a obiecałam, że w ciągu 5 dni od publikacji filmu wybiorę 2 osoby, do których wyślę 2 paczki, czyli mój taki prezent mikołajkowy. Prezent na święta. I szukam właśnie tutaj teraz takiego narzędzia, które pozwoli mi wylosować te 2 osoby. Myślę, że tak będzie po prostu sprawiedliwie i Wam to za chwilę tutaj pokażę. Znalazłam, muszę teraz wygenerować te wszystkie komentarze, więc wrzucam film. No dobra, to jest właśnie narzędzie do generowania komentarzy. Więc teraz to się wszystko ładnie załaduje. Mamy 284 komentarze. Okej, i co tutaj trzeba kliknąć? Chyba to będzie tak. Pierwsza osoba. Cześć, spódniczce, ładnie wyglądasz. Biorę udział w rozdaniu. Zgadza się. Także Patrycjo, wygrywasz i pierwsza paczka leci do Ciebie. Dobra, teraz losujemy kolejną osobę, 2. ostatnią. Sylwia Sochacka. No niestety nie ma tutaj takiej informacji, że dziewczyna bierze udział w rozdaniu, także losujemy kolejną osobę. Biorę udział w rozdaniu. Ok, Joanna Kausz. No dobrze, zatem Joanna Kausz i Patrycja Uznańska wygrywają. Jeszcze raz moje wielkie gratulacje, a ja mam nadzieję, że w tym vlogu zrobię jeszcze jedno rozdanie i mam nadzieję, że zdążę wysłać paczki jeszcze przed świętami. Intensywny dzień, bo kończymy garderobę, musimy jechać po choinkę, a później wieczorem musimy ją ubrać i czeka mnie tak naprawdę jeszcze sprzątanie całej tej garderoby i przekładanie ubrań, więc będzie dosyć intensywnie. I coś jeszcze, a i do Ikei musimy jechać. Także ja się teraz maluję, a później zmykam. Never loved her.
kolorycie intensywnie czarna maskara wydłużająca rzęsy z Lovely Eye Catching w niebieskim opakowaniu. Genialna jest, bardzo mi się podoba. Tutaj mi jeden okruszek spadł. Mam nadzieję, że się nie będzie kruszyć, że się nie będzie odbijać, ale na razie bardzo mi się podoba. Dobra, jestem gotowa, także uciekam. My dzisiaj z Adasiem jedziemy na miasto, ale zanim wyjdziemy z domu, to dam kotom jeść. Mokre, mądrze, ale sapi. Także kotki będą najedzone i one już wiedzą, o co chodzi. Już. Ja już jestem też gotowa. Jak widzicie, włosy zmieniły już odcień na taki bardziej intensywny, taki miodowy, karmelowy blond. Bardzo mi się podoba. Już chyba zużyłam całą jedną odżywkę. Używam regularnie i ten kolor zmienia się coraz bardziej. Im częściej używacie tej odżywki, tym kolor jest bardziej intensywny. Na samym początku, jak raz użyjecie, to ten efekt może być znikomy, ale za każdym razem ten kolor się pogłębia. Na twarzy dzisiaj mam podkład Zoeva, konturówka Becca, błyszczyk Zoeva, rozświetlacz Becca jest przepiękny, a na oczach mam paletę cieni Ibra we współpracy z Eweliną Zych i również rozświetlacz z Becca. Ostatnio zaczęłam właśnie często używać tego rozświetlacza na powiece, bo przepięknie wygląda. Tak samo ten rozświetlacz mam we wnętrznym kąciku oka i tutaj na dolnej powiece od wewnątrz, bo jest bardzo intensywny i fajnie wygląda. Dobra, zatem zarzucam na siebie torebkę. Adasiowy szalik wrzucam tutaj do jego torby. Jedziemy. Biorę jeszcze kosek. A jeszcze butelkę. I zawsze jak gdzieś w sumie jadę na miasto,
zawsze z kimś się spotykam, to Adaś wszędzie jeździ ze mną, czy też na zakupy spożywcze, czy też na zakupy do galerii. Adasia wszędzie ze sobą zabieram. Także okej, lecę, do zobaczenia. Dzisiaj na obiad robię kotlety warzywne i tutaj, słuchajcie, mam ciecierzycę, mam cebulę, suszoną pietruszkę. Dodałam mąkę, żeby fajnie skleić te kotlety. I co tutaj jeszcze jest? Sól i papryka słodka w dużej ilości, a i czosnek. I tutaj mamy już przygotowane ziemniaki obrane, trzeba zagotować. Nie wiem, jak to smakuje, bo robię w sumie w takiej formie kotlety z ciecierzycy po raz pierwszy. Znalazłam jakiś przepis w internecie, więc z niego skorzystałam. Dzisiaj nie piłam jeszcze kawy, więc kawa musi wjechać, a bardzo lubię. Okej. I to jest nasza choinka. Tym razem ubrana w złote, czerwone bombki, gdzie niegdzie jeszcze takie białe. I te bombki mamy po raz pierwszy, są piękne. Ręcznie malowane, bardzo mi się podobają. Tutaj taka zielona, bardzo mi się podoba właśnie. Naprawdę są przepiękne. O, i u nas tradycyjnie, jak co roku, żywa choinka. Powiem wam, że nie wyobrażam sobie świąt bez żywej choinki. Rok temu kupiłam dużo takich sztucznych, plastikowych ozdób i one świetnie się u mnie sprawdzają, bo wiem, że będę je wyciągać co roku. Ewentualnie będę zmieniać charakteryzację. Wiem, że też te plastikowe nie mają w sobie takiej magii i nie są tak klimatyczne jak żywe ozdoby, ale no mam sporo miejsca, w które mogę przyozdobić tutaj w domu, więc one również mi się świetnie sprawdzają. Jak to jest sztuczne, a w sumie pięknie imituje żywy świerk. No i też jak się zakurzy, no to jest plastik, można wrzucić pod wodę, opłukać, więc będzie czyściutkie. Aczkolwiek w tym roku zdecydowałam się również zakupić żywe gałązki świerku. I zobaczcie, wygląda to przepięknie. I takie najprostsze ozdoby są, powiem wam, najpiękniejsze. Tutaj dodałam tylko kokardy z juty, które w sumie sama zrobiłam. Tutaj mam jeszcze szyszki i taka minimalistyczna ozdoba, powiem wam, wygląda pięknie, a przy okazji też mamy piękny zapach w domu, który się rozprzestrzenia i naprawdę wygląda to rewelacyjnie i jestem bardzo zadowolona. Kupiłam dlatego, że niestety na ogrodzie nie mam świerku, mieszkam też blisko lasu, ale tutaj w lesie nie ma takich świerków, poza tym wszystko jest zakurzone, ale docelowo mamy zamiar oczywiście zasadzić świerk tak po to, żeby co roku właśnie zrywać gałązki świerku i robić właśnie takie fajne ozdoby. Już lepiej, bo zapaliłam światło. Ciepłe światło. I jeszcze jedna rzecz. A propos właśnie kotów. Moje koty w ogóle nie reagują na kwiaty, na gwiazdę betlejemską, więc jakby nie mam tego problemu. Ktoś do mnie dzwoni. Zaraz wracam. Zatem u mnie nie ma takiego problemu, że koty podjadają liście i mogą się zatruć. Nie. Kwiaty też są na wysokości, więc Adasiem też nie ma problemu. A jeśli chodzi o choinkę, to w ogóle są kompletnie obojętne. Bardziej bałam się o Adasia, ale w sumie on też nie jest jakoś zainteresowany choinką, więc jej nie szarpie. I na razie jest ok, ale nie chcę zapyszać, więc na razie wszyscy są obojętni na choinkę i mi to odpowiada. Się tutaj do was na chwilę, dlatego że kończę makijaż i nie mam nałożonego rozświetlacza, a mam tutaj taką nowość. I to jest rozświetlacz marki Tune. Dostałam go dosłownie wczoraj, dzisiaj mamy piątek. To jest Sparkling Cheek Skin Illuminator. Tutaj dostałam właśnie taki mały opis. I to jest, słuchajcie, idealny dla osób, które szukają rozświetlacza imitującego naturalny blask, który bije z jej wnętrza. Idealnie wtapia się w skórę, tworząc tafle blasku bez drobinek, efekt mokrego policzka. Intensywność można budować, uzyskać efekt oddziennego po lustrzanej. I pasuje do każdej karnacji, od bladej po śniano. Także mam ochotę nałożyć teraz ten rozświetlacz, sprawdzić, jak on będzie wyglądał na skórze. Macałam go już palcem i robiłam swatch na dłoni. I powiem wam, że prezentuje się całkiem nieźle, także sprawdźmy. Mam tutaj czysty pędzelek, to jest akurat Blended 145.
O, już widzę, że jest jaśniutki, więc na pewno sprawdzi się dla osób z bardzo jasną skórą. Nawet może dla mnie w tym momencie mógłby być nieco cieplejszy, może nieco ciemniejszy. Wydaje mi się, że może trochę odbijać na tak jasno-perłowo. Ale jest ok, blask jest faktycznie bardzo ładny, fajnie się przykleja do skóry, przede wszystkim też ładnie się blenduje, więc to jest najważniejsze, bo nie lubię rozświetlaczy, które są od razu zbyt intensywne i nie można ich rozblendować, tworząc taką nieładną smugę na policzku. To wygląda ok. I wiecie co, chcę Wam pokazać, co mnie ostatnio zainspirowało. Znalazłam tutaj bardzo fajny kanał o gotowaniu. Sorry. Proszę bardzo, kanał Magdy Gessler i tutaj słuchajcie, macie cudowne przepisy takie świąteczne i na pewno będę robić barszcz czerwony. Bardzo mi się tutaj spodobał ten przepis, także na pewno z niego skorzystam. Będę robić pierogi z kapustą i grzybami, no i barszcz z uszkami. Także z tych przepisów skorzystam. W ogóle filmy są nakręcone w fajny sposób, taki naturalny. Bardzo mi się podoba, a samą panią Magdę bardzo lubię. Dzisiaj jeszcze założyłam nowe soczewki i założyłam zupełnie nowe, bo zwykle używam Bausch & Lomb Pure Vision, ale kupując kilka opakowań, słuchajcie, dostałam w gratisie taką nowość. Staram się ją tutaj znaleźć. Aha, no opakowanie już wyrzuciłam, ale to są soczewki BioView. Dzisiaj je po raz pierwszy założyłam i powiem Wam, że jestem zachwycona, bo w ogóle ich nie czuję. W ogóle jak je też zakładałam, to od razu przyssały się do oka i nie miałam z tym żadnego problemu. Ja ogólnie nie mam problemu z zakładaniem i ściąganiem soczewek, ale mój mąż na przykład ma problem i mój plan jest taki, żeby zamówić to opakowanie tych soczewek BioView, żeby sobie spróbował właśnie, bo on ma naprawdę straszny problem z zakładaniem, więc myślę, że mogą mu pomóc. A w momencie też, kiedy je założyłam, to w ogóle ich nie czułam na oczach. A czasami jest tak, że jak zakładam te soczewki z Bausch & Lomb Pure Vision, o właśnie te, no to może zdarzyć się tak, że one gdzieś tam nie żgają na oku, źle się ułożą i później muszę je ściągać, zakładać ponownie, żeby się fajnie ułożyły, żebym ich już nie czuła. I z czasem jakby moje oczy przyzwyczajają się do tych soczewek, ale bardzo je lubię, bo one akurat dobrze mi służą. Ale no tym jestem naprawdę zaskoczona. To jest w ogóle coś nowego, wysoka przypuszczalność tlenowa, jedna z najwyższych dostępnych na rynku. Gwarancja zadowolenia zwrot pieniędzy. Także pierwszy raz słyszę o tych soczewkach, ale póki co dobrze się je nosi, także zamówię sobie na pewno nowe opakowanie, pełne opakowanie soczewek. A akurat został dodany odcinek z rybą po grecku, więc oglądam i też to na pewno będę robić. No dobrze, zatem chcę Wam w końcu pokazać efekt końcowy mojej garderoby. I to, słuchajcie, wygląda w ten sposób. Garderoba podzielona jest równo na dwie części, damską i męską. Tutaj po tej stronie jest moja damska i jak tutaj widzicie, od razu przy ścianie mamy dwa drążki i u góry mamy bluzki i koszule. Z kolei na dole mamy spódniczki i spodnie i shorty. U góry oczywiście są półki, dalej w strefie narożnikowej również mamy drążek i tutaj z kolei mam sukienki, kardigany i szlafroki. Niżej w pojemnikach są rzeczy, które pójdą do szuflad. Szuflady będą z kolei tutaj, natomiast jeszcze ich nie ma, one przyjdą z czasem. Z kolei na samym środku, jak wchodzi się do garderoby, mamy takie półki, na których są poukładane grube swetry, które teoretycznie powinny być właśnie złożone w kostkę i po
poukładane na półkach. I tutaj dalej zaczyna się strefa męska i w sumie ta strefa jest identyczna jak moja. To jest odbicie lustrzane, jest symetryczna. I u góry tutaj mamy t-shirty, na dole są longsleeve'y oraz spodnie poukładane, a w strefie narożnikowej są koszule. Także tak to wygląda. Jestem bardzo zadowolona, w sumie taki nasz prezent świąteczny od nas, dla nas, na święta. I słuchajcie, robię po raz kolejny rozdanie i tym razem do wygrania będzie podkład Paese Natural Finish Longwear oraz puder i takie dwa zestawy polecą do jeden zestaw do jednej dziewczyny, drugi zestaw do drugiej i tutaj mamy odcień numer 3, podkład również odcień numer 3 analogicznie, żeby pasowało. Tutaj mamy odcień numer 4, nieco ciemniejszy i podkład również numer 4 i wystarczy, że zostawicie dowolny komentarz o dowolnej treści, ale również z informacją, że chcecie wziąć udział w rozdaniu. I myślę, że wylosuję dziewczyny po świętach, bo już niestety nie zdążę wcześniej. Tym bardziej, że też ten film zostanie opublikowany dosyć późno, bo albo w niedzielę, albo w poniedziałek, także nie dam rady wybrać dziewczyn przed świętami, a chciałabym, żebyście też miały czas zapoznać się oczywiście z filmem i zostawić komentarz, wziąć udział w tym losowaniu. Także mam nadzieję, że również i to rozdanie Was ucieszy. Korzystając z okazji, że w tej chwili nagrywam, a że też święta zbliżają się wielkimi krokami, prawdopodobnie też nie pojawi się żaden inny film jeszcze przed świętami, więc teraz chciałabym Wam złożyć życzenia spokojnych i wesołych świąt, dużo miłości, dużo radości, mnóstwo uśmiechu, żebyście były zawsze uśmiechnięte i przede wszystkim też samorealizacji w życiu zawodowym, jak i prywatnym. I też życzę Wam otoczenia ludzi, którzy życzą Wam dobrze, samych pozytywnych ludzi wokół Was. Myślę, że to jest bardzo ważne. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, spokojnych i zdrowych świąt.